Przepraszam, że się bronię. A przecież w zalewie złych wiadomości, tych wieczorem, zdarzają się i dobre, te rano. Na przykład jest taka wiadomość, że w masowym wiecu poparcia dla jaśnie oświeconej Tusko-władzy w dniu 4 czerwca, który to wiec powinien odbywać się pod hasłem "Policzmy głosy", zwolennicy pana Donalda pobili się ze zwolennikami pana Donalda. Jak to było możliwe? Bardzo proste. Nie do wszystkich dotarła mądrość etapu, nakazująca do wyborców mówić tak, jak chce elektorat. A po co? A po to, żeby po wyborach elektorat mówił tak, jak chce władza. No i niestety często tak to funkcjonuje. W takich specyficznych okresach możliwe są przecież cuda. Na przykład mogliśmy ostatnio odnotować cudowne nawrócenie pani Kurdej Szatan. A jednak szatan może być zbawiony, profesorze Kołakowski. Celebrycka ta leje ostatnio łzy nad polskimi żołnierzykami atakowanymi przez dzikich nachodźców. Skądinąd są to ci sami żołnierze, których niedawno obrażała pani niewybrednymi słowy. Słowami, które nie przystoją kobiecie, kurde, kurde, kurdej. Ale cieszmy się, póki nie będzie za późno, licząc, że jeszcze chwila, a pani Holland nakręci film o Tusku siedzącym okrakiem na granicznym płocie pod tytułem "Tryumf woli". A spod pióra pani Tokarczuk skapną nowe kamienie na szaniec. I oczywiście będą to kamienie rzucane przez nachodźców. Mogę też sobie wyobrazić Frasyniuka w worze pokutnym, kajającego się przed polskimi żołnierzami, który woła do nich: bracia patrioci, wybaczcie, mówię to do was ja, wyrzutek, śmieć, zdrajca Solidarności, wybaczcie. Niestety wszystko to jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Obawiam się, że po wyborach wrócą normy realizowane dziś przez żandarmerię wojskową. Bo chyba trudno wyobrazić sobie, żeby ktokolwiek, jakiś Bodnar czy inna Tuleja, skierował pytanie prejudycjalne do TSUE. Czy w postępowym świecie można się bronić? I czy dopuszczalne jest jeszcze używanie środków przymusu bezpośredniego wobec agresywnych agresorów, czy tylko wobec własnych żołnierzy? Chociaż może właśnie takie są reguły nowego, wspaniałego świata, który budujemy, a przynajmniej powinniśmy budować. Tyle, że na Zachodzie rozmontowywanie państwa, rozbrajanie wojska czy osłabianie policji odbywa się oddolnie przez wyspecjalizowane organizacje paraterrorystyczne, a u nas idzie to od góry. Jeśli dochodzi do sytuacji, kiedy policjant, strażnik czy wojskowy musi bać się napastnika, a napastnik nie powinien bać się jego, to należy szybko rozwiązać tego rodzaju organizację, bo nie jest do niczego potrzebna. Tylko my, ciemnogrodzianie, uważamy jeszcze, że państwo powinno stać murem za ludźmi z pierwszej linii, którzy wiedzą najlepiej, co robić w trudnych sytuacjach. Podstawową wytyczną prokuratury czy żandarmerii powinno być zawsze przyjmowanie założenia, że funkcjonariusze postąpili tak, jak powinni. Przynajmniej do momentu, kiedy nie pojawią się niezbite, podkreślam, niezbite dowody, że było inaczej. Ale jak to wytłumaczyć fanatykom modlącym się do świętej procedury, marzącym o ekologicznych czołgach i nabojach dezynfekowanych przed wystrzeleniem? Nie mówię już o możliwościach, jakie dadzą ustawy o mowie nienawiści. I zacznie się skazywanie ludzi za samo nieprzyjazne spojrzenie. Na przykład żołnierza wobec napastnika. Sorry, taki mamy klimat.
polityczny. I czuję, że całkiem niedługo sztuka kapitulowania przed wrogiem stanie się głównym przedmiotem wykładanym w szkołach wojskowych. No, w tym wypadku najlepszymi instruktorami mogliby być Francuzi. Zwłaszcza w tych szkołach, które będą afiliowane przy Armii Europejskiej. Niezdowiarkowie powątpiewają, czy kiedykolwiek taka armia powstanie. No niestety, chyba powstanie. Zwolennicy federalizacji o to zadbają. Oczywiście trzeba się wyzbyć złudzeń, że taka armia miałaby nas bronić, powiedzmy, przed Rosjanami. Już prędzej przed Amerykanami. Choć najważniejszym zadaniem stojącym przed takimi siłami zbrojnymi będzie tłumienie dążeń secesyjnych poszczególnych krajów, kiedy już ewentualny Pol, Czech czy Węgro exit zostanie zabroniony. No i pacyfikowanie krajów, w których europejskie elity wykryją brak praworządności. Skąd idąc praworządność? Kiepskie określenie, skoro ideałem, do którego dążymy, jest przecież leworządność. Nie wszyscy wiedzą, że w takich okresach najlepiej jest milczeć. Wolą tweetować. Niekiedy wychodzą z tego śmieszne rzeczy, jak na przykład w naszym resorcie obrony, gdzie, jak się okazuje, minister Kosiniak nie wiedział, co czyni minister Kamysz. Ta dwubiegunowość może się źle skończyć, panie Władeczku. To też uważaj, żeby o 6 rano nie przyszli po ciebie twoi właśnie ludzie. Prawdopodobnie temat obrony koniecznej, zachowań żołnierzy wobec niebezpieczeństwa, czy też policjantów, będzie jeszcze tematem wielu rozważań. Mimo to pozostaje i wisi nad nami inna kwestia. Dopóki tego nie rozstrzygniemy, kto właściwie ma nas bronić? Może my sami? Stąd wiersz Samoobsługa. Kiedy państwo bezradne nie broni się dziarsko, może warto wynająć firmę ochroniarską. Zamiast armii, policji, żandarmerii, straży, tylko nie tej pożarnej, bo można się sparzyć. W takiej firmie nie rządzą gryzi piórków bzdury. Ważna w niej jest skuteczność, a nie procedury. Nikt z Sejmu się nie wtrąci, prasa nie docieka. Można w dupie mieć etos i prawa człowieka. Szef, kiedy są kłopoty, swoich nie poświęci. Liczą się tylko czyny, a nie dobre chęci. Więc gdy władza skutecznie działać nie potrafi, społeczeństwo z rozpaczy zwraca się do mafii. Tylko skąd brać fachowców sprawnych tu i teraz? Słyszałem, że najlepsza jest grupa Wagnera. Kolejna Hate Park i głosy, które się odezwały, bardzo krytyczne, po moim felietonie na temat handlu w niedzielę. Ten, wydawało mi się, banalny felietonik wzbudził więcej głosów krytycznych, niż mogłem się spodziewać. I co ciekawe, przeważali zwolennicy zamknięcia sklepów. Wiktor. Panie Marcinie, nikt nie umrze, jeśli sklepy będą zamknięte. No fakt, w przeciwieństwie do szpitali chyba nikt. Alicja. Zakupy robić fajnie, tylko na kasie siedzieć gorzej. No, każdego dnia też kiepsko jest siedzieć. Współczuję ludziom pracującym w niedzielę, mówi no. Mam nadzieję, że wszystkim. Barbara. Jesteśmy grzeszni, ale nie idźmy na łatwiznę i nie szukajmy przekupstwa, żeby zachęcić dzieci do pójścia do kościoła atrakcjami supermarketu. To jest prosta droga do upadku. W takim tempie może zrobimy kościoły w supermarketach. Będzie łatwiej, prościej i wygodniej. No, jak znam historię, to właśnie tak było na początku chrześcijaństwa, skąd się wzięły bazyliki. Mirosław. Od kiedy są niedziele niehandlowe, zapełniły się parki, deptaki, a nawet zoo.
Więc nie do końca jest tak, że rodziny zalegają przed ekranami w domach. A restauracje i kina w domach handlowych nie są przecież zamknięte. No co racja, to racja. Hanna, elektorat kieruje się empatią wobec pracowników handlu, którzy też chcą całą rodziną iść do restauracji. A kiedy rodziny kelnerów mają pójść na zakupy? Są jednak i głosy przeciwne. Pisze Włodzimierz. Przekonał mnie pan tym obiadem w restauracji bez konieczności obierania ziemniaków i smażenia schabowego. Wspiera mnie też Dorota. Dlaczego jedna grupa zawodowa chce organizować nam życie? Co z innymi zawodami? Dlaczego handlowcy mają być uprzywilejowani? Restauracje też można zamknąć w niedzielę. Kierowców autobusów też zwolnić, mają rodziny. Głos Marii. Zdecydowanie wolę niedzielę w kawiarnym okrutku, szukaj takiego ze świecą, plenerowe koncerty w porze letniej albo dobry spektakl. Tyle, że aktorzy z reguły biorą akademickie wakacje i gdy ludzie mają czas, a dzień jest długi, wszystkie teatry są pozamykane. Stosunkowo najmniejsze kontrowersje wzbudziła sprawa legalizacji prostytucji w moim felietonie, zwłaszcza kiedy chodzi o dni wolne od pracy. Pojawiła się tylko propozycja, żeby klienci agencji towarzyskich wystawiali faktury imienne. Drodzy i kochani, w tej sprawie poszedłbym dalej. Pod czerwoną latarnią powinna być jeszcze gablota, a w niej klienci tygodnia. Do zobaczenia, do usłyszenia.